No hej, to ja, Daligowski, zagramy dzisiaj w Team Fortress 2, ale z randomowymi loadoutami. Dzisiaj nie zagram randomizera, dzisiaj zrobimy kompletnie co innego. Wpadłem na taki pomysł, żeby użyć tej stronki. TF2 Loadout Generator. Ta strona generuje po prostu losowy loadout. Wszystkie bronie w grze możesz wylosować na danej klasie. I dzisiaj właśnie tak sobie zagramy, bo czemu nie? Link do tej strony też będzie w opisie, jakbyście chcieli skorzystać z tej strony, to link jest w opisie. Może zaczniemy najpierw od, nie wiem. Nie wiem kogo ty. Może Heavy'ego. Heavy, generate. O mój Boże, co to jest za loadout? Minigun, stack i kastety. Matko boska. Mamy minigun, stack i nakaz eksmisji. Wbijamy na jakiś serwer i zobaczymy, jak to będzie. Jak zwykle casual brygady graczy jest pełny. W ogóle ja mam VIP-a na tej brygadzie, nie? Cały czas. Nadal nie wiem, jak ja go zdobyłem, ale VIP chyba, z tego co ja wiem, mogę się mylić, ale chyba z tego co ja wiem, to z VIP-em mogę dołączać na pełny serwer, ale serwer jest pełny, klikam dołącz, ponawiaj, dołącz do serwera, odświeżam, nic się nie dzieje, więc halo, zostałem oskamowany. Ja chcę zwrot pieniędzy, halo. Dobra, udało mi się wbić po 10 minutach, ale udało się. Muszę przyznać, że to nie jest najgorszy loadout na świecie. Mogło mi o wiele gorszy wygenerować, ale on nie jest za dobry, tyle powiem. Więc tak, z bizony jest totalnie useless. To nie wiem, po co ja to w ogóle mam. Boże, szpieg TF2 mi prawie zabił. Ogólnie, jeśli się zastanawiacie, czemu tak trochę mało filmów stawiam, coraz rzadziej, to jest przez to, że ostatnio mam dosyć dużo na głowie i nie mam za bardzo czasu. Poza tym już naprawdę pomysły mi się kończą. Ostatnio wpadłem właśnie na ten pomysł. Ja nie umiem mówić w ogóle, nie? Ja nie wiem, co jest za moneta. Ostatnio wpadłem na ten pomysł, żeby te random loadouty zagrać. I mi się wydaje, że to ciekawy pomysł jest nawet. Ja w ogóle muszę zrobić powrót tej serii, te pomysły od widzów, bo zrobiłem tą serię, zrobiłem kilka odcinków z tego i koniec. Tylko wy musicie tam wstawiać jakieś ludzkie pomysły, a nie, że na przykład, nie wiem, zagraj w GTA 5 na 60 modach. No, na czegoś takiego po prostu nie zrobię. Dajcie mi jakieś, nie wiem, coś z Team Fortress na przykład, albo zagraj w CS-a, ale nie wiem, z odwróconym sterowaniem, nie wiem, coś takiego. Właśnie, taki filmik jest nawet ciekawy. CS, ale z odwróconym sterowaniem. Patrzcie, jaki mądry jestem. Nie wiem, co ten medyk chciał osiągnąć, ale umarł. Poległ. Ten cel też nie wiem, co on chciał zrobić za bardzo. Co się stało? Aha. Ja nie wiedziałem, od czego ja zginę przez chwilę, bo słyszałem, jak Spy do mnie siada, ale go nie widziałem. O Boże, oni tam Uber push robią. Dobra, zjem stek ich, zraszuję, co wy na to? Muszę w końcu wykorzystać ten stek. Chodźcie tu. Chodź tutaj. Te kastety nic nie robią. Ja mu 58 HP zrobiłem, te kastety nic nie robią, matko jedyna. Jak ja kryty stankowałem, myślałem, że zginę. Przefarciłem się troszeczkę. Czemu ludzie piszą na czacie FPS boost? Czy to faktycznie coś daje? Jak chcecie FPS boost, to obejrzyjcie filmik mój, jak pobrać config i jak zwiększyć FPS-y, polecam. Jezu, chciałem się uleczyć, ale zapomniałem, że mam ten stack gubi. Bo chyba wygrałem i tak. Nie ma znaczenia. Easy. Najłatwiejsza gra w moim życiu. Najlepszy loadout na świecie, zobacz jak. Poradnik na najlepszy loadout dla Heavy'ego. Nie, no tak szczerze, to nie jest najgorsze na świecie, ale jest słabe. Poważnie. Dobra, może spróbujmy coś innego, może... Może snajper. Jestem ciekawy. Uwaga. Machina, cleaner, skarbin i shan. Ja tak źle, mogło być gorzej. Jedziemy. Musiałem sobie na chwilę ZW zrobić, dlatego już wózek jest trochę popchnięty. Ja musiałem sobie szybko ZW zrobić. Ała, dobra. Ja już chciałem mówić, jak fajnie mi się gra z machiną i że więcej headshotów mi siada z machiny niż z innych snajp, ale no jak widać, to nie ma znaczenia, z czym ja gram, ja po prostu nie mam aima. Ogólnie to ja polecę wam takie coś sobie zrobić w wolnym czasie, bo jest serio ciekawe, można się pośmiać, może śmieszny loadout dostać i się pośmiać po prostu. Oczywiście jeszcze musisz mieć te bronie. Ale na scrap TF to bronie naprawdę to grosze, nawet nie grosze, tylko centy. Sorry. O, myślałem, że tego Spaja zabiłem, co on robi? Jaki królik ty. Kangur, królik. Kangurowy królas. O, wrogie działko strażnicze. Było. Co to jest? Co to jest?
No co? Co? O, o. Chyba mam cheaty. O, myślałem, że naładowałem 300, dobra. Ja często tak mam, że na przykład widzę Heavy'ego, jestem wcelowany na jego łeb i myślę, że naładowałem strzał, żeby zabić go na hita, ale okazuje się, że naładowałem tylko, nie wiem, 250. To mnie tak denerwuje zawsze. No i zdechłem. Na następnym deadzie chyba zmieniam klasę. Ale ja nie zginę, jestem za dobry. Wow. Dobra, zmieniam klasę, nie umiem grać. Dobra, weźmy żołnierza. To będzie śmieszne. Uwaga. Aha. Naprawdę? Direct shit. Kończ i... O nie. No dobra. Ja z direct hita chyba 3 razy w życiu grałem. Ja nie lubię używać tego. Jakoś nie przepadam za tym RPG-iem po prostu. RPG-iem wyrzutnią rakiet. Dobra. Jakbym trafił tego airshota, jak go tak podrzuciłem, bym był naprawdę pod wrażeniem. Bym był z siebie dumny. Naprawdę. Ja nie umiem z tego grać. Ja go chciałem splash damage'em zabić, ale zapomniałem, że direct cheatem gram. Dobra, gdzie jest ten szpieg? O! Cheaty mam! Mam cheaty! Reportujcie mnie, błagam. Dobra, to był zły pomysł. Co oni tutaj robią? Co on tu robi? Nie, co tu się dzieje? Co ten inżynier robił? O, trafiłem to? Dobra, ja jestem najlepszy jednak. To jest moja ulubiona broń dzisiaj. O! Ja nigdy w życiu tak nie trafiłem z tego celnego strzału. Zawsze w moich rękach to był niecelny strzał. Katana! Co on tu robi? Pod mostem jakiś gremlin ty... Biedny Heavy. I dobra, ja polubiłem ten celny strzał. Co jest? Czemu mi się tak fajnie z nim gra? Zniszczyć teleport! Zniszczyć! Chodź tutaj! Nie wierzę. Sebastian Enrique Alvarez mnie zabił. Ja ogólnie ten loadout oceniam 7 na 10. On naprawdę nie jest słaby. Gdyby, nie wiem, tego kończę zamienić na jakiś inny sztandar, na przykład wsparcie batalionu i to prawe zatoici zmienić na plan ucieczki, to byłby dobry loadout. Ale poleciał. Zabiłem go? On żyje! Nie na długo! Nice. Jezus Maria, ja kocham tą grę, nie? Takie momenty to tylko w Team Fortress, w żadnej innej grze. W Overwatchu czegoś takiego nie zrobisz po prostu. Co, ja zabiłem kogoś? Aha. Dobra, pora zmienić klasy i loadout. Ja bym sobie medykiem zagrał. Jestem ciekawy, co ta strona wygeneruje. Uwaga. Aha, czyli stock. Dobra, no to gramy stockiem. Ogólnie to ten loadout nie jest najgorszy, ale mógłby być naprawdę dobry, gdyby zamiast tego czegoś na strzykawki byłby ten. Byłaby kusza krzyżowca. To jest najlepsza broń pierwsza dla medyka, naprawdę. Leczenie na dystans to jest OP. My ogólnie nie możemy wyjść z respa, bo cały czas tam snajperzy nas biją. Tutaj oni mają chyba 30 snajperów i każdy z nich po prostu gapi się tutaj. Dawaj, wjazd, zwykły. Ale niższy. Ale on jest dobry. Kocham cię. Dobra, teraz czas, żeby na Steam wjechał. Dziękuję. W ogóle mnie to denerwuje, że czasami po takim Uber pushu na przykład moja drużyna nie wchodzi. Tylko po prostu stoi i się lampi na nic. Czeka na zbawienie. W tym wypadku akurat tak spuszowali normalnie, jak powinni, ale czasami jak gram, to po prostu mój team stoi w miejscu po takim Uber pushu i nic nie robi. Mnie to wkurza bardzo. Dobra, my nie możemy stąd się ruszyć. Zrobiliśmy już chyba 2 Uber pushy i nic się nie dzieje. Oni mają tam respa idealnie, to jest bez sensu, halo. Głupia mapa, kto ją robił? Gaben, napraw? Nie, Gaben ma wszystko gdzieś, a on śpi na kasie. On nawet już nie decyduje, co się dzieje w Valve. Ale dobra. Znaczy nie to, że nie decyduje, po prostu nie decyduje o wszystkim. O to mi chodzi. Ze strzykawek rozwaliłem działko. Na pewno nie bez pomocy sapera, ale rozwaliłem działko. Więc no, przegraliśmy, ale ja mam to gdzieś, bo ja mam swój akordeon cały czas, więc S. W ogóle jakiś gościu pisał tutaj. Gdzie on tutaj pisał? O, can you guys speak English for once? Czy możecie w końcu pisać po angielsku? O, chłop myśli, że ludzie będą pisać i gadać po angielsku na polskim serwerze społeczności. Chłopie, to tak jakbyś, nie wiem, wyprowadził się do Japonii i marudził, że Japończycy mówią po japońsku, a nie po polsku. No błagam. Dobra, uberuję scouta, gdzieś to mam. Najlepszy strat. Patrz, wygraliśmy.
Dobra, to był najgorszy pomysł w moim życiu. Żałuję swojej decyzji. Jakim cudem to się udało? Jakim cudem to się udało, zrobiłem dwie osoby z mele. Jak? Jak? Jezu, kto tutaj gra na tej brygadzie? Nie wiem, co ja robię. Dobra, zmieniamy klasę. Zagram jeszcze jedną klasę. Uwaga, kim? Nie wiem. Ja bym sobie Deomanem zagrał. Zobaczmy. O! Co? Co to jest? Base jump. O ja. Ja czemu? Kto to wymyślił? Co? Co? XD. No dobra, nie ma problemu, ale dlaczego? To nawet nie jest... To jest... Na razie to jest najgorszy loadout, taki nam wylosowało. Ja teraz nie kłamię, to jest najgorszy loadout na razie. To nie ma najmniejszego sensu. Mam spadochronowy skoczek, mam prześwietny... O Jezu, co? Po co mi jest ten spadochron? Dobra, wjechali nam na respa z Uberem. No to nie ma sensu już, to jest GG. Dobra, zabiłem kogoś. Nice. Gin. Patrz to. Dobra. Chłop mnie zabił telekillem, telespawnem, zabiłem kogoś tarczą. Nice. Zabiłem działko. Zabiłem pyro, ej, main. Przegrałem. Dobra, mnie już głowa boli od tego. Wiecie co? Kończę ten odcinek tutaj, mam nadzieję, że się spodobał. Lajkujcie, jeśli się spodobał, dislajkujcie, jeśli mnie nienawidzicie i chcecie, żebym zamknął kanał. No, do zobaczenia. Nie, wychodzę z tej gry. Siema.